Dobrze. Mamy parszę 47, parsza Lich, co się tłumaczy patrz oto. No trudno tu zatytułować trzy pytania do parszy, tak, do Tory, bo tu jest dużo różnych myśli. Zawsze najłatwiej jest od ostatnich myśli. Tutaj ostatni rozdział, 16, co czytany był. Co tutaj ciekawego, bo ja jedną rzecz zauważyłem, bardzo, bardzo ciekawą, którą do tej pory świadomie nie wiedziałem o tym, że tak to jest napisane, ale intuicyjnie czułem to w sobie, tak bym to określił. Chodzi mi o ten zwrot dotyczący święta Szałasów, Sukot. 16 rozdział, 15 werset, bo panuje taka ogólna opinia, że no jest ten dzień pierwszy zgromadzenia, jako ten szabat, no i są takie później dni luźne, no i ten ósmy dzień jako zwołanie święte, jako szabat, okej. Ale chodzi mi o te dni pomiędzy, że się traktuje jako robocze czasami, jako normalne, ludzie do pracy chodzą, zakupy i tak dalej i różne inne rzeczy czynią jak w zwykły dzień. Natomiast tutaj jest powiedziane, że przez 7 dni będzie świętował. Świętował, czyli te dni będą oddzielone. Zważmy na to, że w dawnych czasach nie było czegoś takiego jak urlopy. To się pojawiło chyba jak zaczęły te systemy ubezpieczeniowe wchodzić i ten cały system, który powstał i urlopy tyle i tyle w roku. Natomiast tego nie było kiedyś. Generalnie ludzie utrzymywali się z pracy na roli. Oczywiście byli też najemnicy, rzemieślnicy i tak dalej. Ale główną dziedziną utrzymania się życia było uprawa czegoś. Zboża, warzyw czy sadów, winorośli i tak dalej. I tam, z tego co wiemy, jest praca cały czas. Cały czas. No oczywiście w sezonach zimowych jest odpoczynek. No też tam pory deszczowe, tak? Czyli też jest jakby ta pora zimowa. Zresztą też mamy taką informację, że król miał swój pałac specjalny zimowy w Izraelu. Ja pamiętam z jakiejś migawki wiadomości, w Izraelu śnieg leżał, spadł, czyli są tam pewne pory zimne, deszczowe i tak dalej. No jest to samo z siebie mniej pracy na tym, w ogrodach czy na polu. I popatrzmy to na te okres świąt, czyli świąt Prześników, świąt Szałasów, jako takie urlopy, gdzie oczywiście samo ten okres 7 czy 8 dni jest sam w sobie świętem, ale też przygotowanie do tego, podróż czasami, tak, zajmowało jakiś czas i to był dla nich naprawdę błogosławiony czas, gdzie dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli, oni mieli urlop w tym czasie. Szczególnie. Dlatego ja też skłonny jestem, żeby tak planować współcześnie urlopy. No bo z reguły jest latem, tak? Ludzie biorą urlopy, wyjeżdżają gdzieś. Ale to jest dla własnych celów. Można by powiedzieć tak trochę mocno egoistyczne, bo to sam człowiek dla swojego odpocznienia, dla siebie tylko to robi. Natomiast
właściwą rzeczą, tak jak tutaj jest powiedziane, przez 7 dni będzie świętował. Uważam, że jest właściwszą rzeczą, mimo innych dni urlopowych, brać te dni jako urlop i skupić się w tym czasie na tym, co Bóg nam oferuje, co nam, bo On te dni pobłogosławił. To jest szczególne błogosławieństwo tego czasu. Oczywiście no mamy co tydzień, tak? Wiemy, że system próbuje swoich dni święte wstawić. Ostatnio żeśmy oglądali o starożytnym Egipcie, że w Egipcie nie mieli w ogóle dni wolnych w tygodniu. Tam cały czas była praca. Mieli dni wolne wtedy, kiedy król zarządzał jakieś święto ku czci jakimś bóstwom. To tak było związane z tym razem. I wtedy lud w Egipcie, starożytnym Egipcie nie pracował. Ale tak, pracował non-stop cały czas. Ciężko sobie wyobrazić. Próbowano oczywiście wprowadzać różne systemy, 10-dniowy tydzień, 8-dniowy. To wszystko poupadało. W każdym razie widać to, że człowiek potrzebuje zatrzymania, potrzebuje nawet jak nie fizycznego odpocznienia, to potrzebuje mentalnego odpocznienia od różnych zajęć, firm i tak dalej. Uciec od tego myślami, odpocząć myślami, głowa, żeby odpoczęła. I to Bóg nam daje. Tutaj warto też wspomnieć o szabatach nowiu, czyli mamy dłuższy okres miesięczny, księżycowy. No i święta, które Bóg wyznaczył jako kumulacja kilku dni, 7 czy 8. I zauważam, że te dni dużo dają, że gdy człowiek bierze oddech na te dni od otaczającego nas świata, to jest naprawdę odpocznieniem. Bo nie wiem, czy słyszeliście takie coś, że ludzie wyjeżdżając na swoje urlopy tydzień, dwa, to wracają zmęczeni jeszcze bardziej niż przedtem. Ten urlop ich wymęcza. Oczywiście to nie jest reguła, ale tak niektórzy mówią. To tyle. W każdym razie tu jest, ja teraz to zauważyłem, czytając, że przez 7 dni będzie świętował. Tu jest mowa o święcie szałasów, o święcie przaśników. Nie ma takiego sformułowania, ale jest powiedziane, że masz przez 7 dni jeść przaśniki. I samo to sformułowanie pokazuje, że to jest specyficzny okres. Specyficzny czas oddzielenia. Tu akurat się tu jest to w kwestii jedzenia przaśnego chleba, niekwaszonego, usunięcia zakwasu z całego obejścia, domu, pola i tak dalej. Własności jakiejkolwiek. I to też wskazuje na to, że to jest ten czas oddzielony, specyficzny, inny od innego czasu. Warto o tym sobie pomyśleć, przeanalizować, spróbować sobie ułożyć tak czas urlopowy, żeby jednak ten okres sobie wliczyć. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, żeby pierwszy dzień mamy zgromadzenia, 7 jak przaśników, czy 8 jak szałasów zgromadzenia, a pomiędzy tymi dniami sobie robić jakieś wyprawy wycieczkowe, rozrywkowe. Nie o tym mówię. To jest dzień święty dla Stwórcy, dla Boga, dla Niego.
lud, mężczyźni szczególnie, mieli przychodzić do miejsca wyznaczonego. Nie pierwszego dnia, nie siódmego czy ósmego dnia, tylko przez cały okres mieli w tym miejscu przebywać. To nie miało być jakby, no to jest przyjemność, tak, bo to ucztowanie i radowanie się przed Stwórcą w społecznościach, tak, to jest radość, ale to nie jest egoistyczna radość, bo można by, jak ktoś sobie przeanalizuje dokładnie, głęboko jakieś właśnie wyprawy, wycieczki, to w tym czasie nie powinno to mieć miejsca. To tak tylko powiem. To jest głęboka analiza tego wszystkiego i to, co powiedziałem, wynika z tego, że to nie powinno mieć miejsca. Tak jak powiedziałem, tu wykładnią jest wyobrażenie sobie, jak rodziny przychodzą na święto. To co? Na przykład rodzice przychodzą do Jerozolimy, tak? Bo mówimy już o czasie tutaj, gdzie świątynia, przybytek, świątynia w Jerozolimie stoi. I co? A dzieci sobie na 5-6 dni na Hawaje sobie wylecą? Pomyślcie o tym, jak to wtedy wyglądało, jak to obecnie wygląda. Jak można traktować te dni? Czy z szacunkiem dla Stwórcy, dla tego czasu, gdzie On chce, żebyśmy się przybliżali do Niego? Szczególnie przybliżają, no, ktoś powie, no a jak ja tam wyjadę w góry, pójdę, to też będę podziwiał Jego, będę blisko Niego. Nie, to jest inne miejsce. Można na całe święto sobie wyjechać w takie miejsce, żeby wyjść na podwórze i coś podziwiać. Jak ktoś chce w takim miejscu być. Współcześnie. Dobrze, to jest tak dodatkowo. Tu ciekawą rzeczą, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że piąty werset, też 16, nie będziesz mógł ofiarować paschy w jakimkolwiek z osób, które ci twój Bóg Jahwe daje, tylko masz bowiem zabić na paschę na tym miejscu, które twój Bóg Jahwe wybierze na mieszkanie dla swego imienia. Warto tutaj, bo to jest ważna rzecz, bo Izraelici, synowie Jakuba, mogli składać ofiary, tak zwane całopalenia. Abraham składał całopalenie, inni składali, Mojżesz składał całopalenie w każdym miejscu, które sobie wybrał i tak je składał. Natomiast mamy grzech cielca. Bóg postanawia, że będzie Miszkan, czyli miejsce, gdzie on będzie przebywał, gdzie będzie specjalna grupa ludzi, którzy będą pośredniczyli przy tym i ustanawia inną rzecz, że tylko w tym miejscu można złożyć teraz oddanie, czy całopalenie, czy inne dla Stwórcy. Tylko w tym miejscu. Zmienia to, ale po jakimś wydarzeniu zmienia to. Miszkan, bo warto też zaznajomić się z tym określeniem Miszkan, tłumaczone jako mieszkanie Stwórcy, przebywanie, ale to jest takie niedosłowne, tylko że Bóg wybiera miejsce, w którym przebywa, bo można według tej definicji nazwać Eden, ten pierwotny Eden, gdzie Bóg stwarza człowieka i tam ma kontakt z człowiekiem, jako Miszkan. Jeżeli rozumiemy to określenie, nie mamy z tym nic, nie mamy problemu, że Eden możemy nazwać Miszkanem, miejscem przebywania Stwórcy.
To jest bardzo ważne, bo jeżeli się okręcimy określeniem świątynia, jeszcze miejscem Jerozolima, to ograniczamy sami siebie, bo Bóg wybiera, gdzie przebywa. W duchu Mesjasza mamy tym mieszkanem jest jest to inne mieszkan. Duch Boży przebywa w was. Dzień Pięćdziesiątnicy, to tak wspomnę, bo kiedyś mówiłem, jeszcze wrócę do tego tematu, kiedyś, bo coś tam były problemy z nagrywaniem i jest nie do końca nagrane to wszystko. Jeszcze raz spróbujemy któregoś razu, może na Pięćdziesiątnicę zaczniemy, zobaczymy. Jak mieszkan, jakie znaki towarzyszyły akceptacji miejsca mieszkan. I Pięćdziesiątnica ma te znamiona, że Bóg wybiera nowe mieszkan, nową świątynię. I to nie jest świątynia z kamienia, z gliny, z kamienia, z marmuru, czy z czegokolwiek. Ale ten tekst tutaj, co dzisiaj czytamy w parszy, potwierdza to, że Bóg wybiera. Zmieniają się okoliczności, nie zmienia się sama, bym to nazwał, idea, czyli samo znaczenie mieszkan, tylko sposób jego zmienia się. Oczywiście to, że Bóg wybiera to miejsce i do tego miejsca, czyli mieszkan wybudowany przez Mojżesza, później przez Salomona, jest tym miejscem, gdzie mają przynosić, ma też inne znaczenie, bo to ma też uchronić ich przed tym wpływem bałwochwalczym, gdzie są te różne wyżyny, święte gaje, święte miejsca, różne miejsca, gdzie jakby mają tą siłę oddziaływania przez oczywiście ludzi, bo ludzie im nadają taką moc oddziaływania na ludzi, żeby wiedzieli, że nie tam, nie gdziekolwiek, tylko teraz tu. Zmienia się ten sposób oddawania czy przynoszenia oddań Stwórcy. On sobie to wybiera, on ustanawia, on decyduje, dlatego to się zmienia i no tylko wspomnę, no bo to jest długi temat o mieszkan, tak zwanej trzeciej świątyni, co jest błędna interpretacja, uważam, Ezechiela, bo wiele jest wskazówek na to, że Bóg ustanawia, czym będzie mieszkan. I mamy te dowody na to, jak Mojżesz uruchamiał mieszkan, jakie znaki były przy mieszkan, otwarciu, uruchomieniu, akceptacji Bożej. Akceptacja Boża przy uruchomieniu przez Salomona i te same znaki, symbole były w dniu Pięćdziesiątnicy po śmierci Mesjasza. Oczywiście niedosłowne, tak? Bo tutaj mam na myśli ogień, gdzie tam dosłownie spalał miłą woń, natomiast tutaj objawił się jako ogień nad ludźmi. Dobrze, tu mamy to ten Pesach, Paschę jako miesiąc Abib. Natomiast poprzednio, bodajże chyba dwie parsze temu, czytaliśmy, że Izrael wyszedł 15 dnia miesiąca Abib. I tam jest informacja 15. 14 mamy, że masz spożyć pod wieczór Paschę.
Bo tutaj jest dużo różnych tłumaczeniowych zawirowań w tej kwestii, ale tu w tej parszy mamy jeszcze jedną informację. Wyprowadził cię nocą z Egiptu. 16 rozdział, pierwszy werset, końcówka. W innym miejscu mamy, że wyszedł Izrael 15. Tu mamy, że nocą z Egiptu. Jeżeli 14 by się kończył, czy zaczynał od świtu do świtu, to 15 nie zacząłby się nocą. To tak nawiasem mówiąc. Do tego jeszcze wrócę, bo będę chciał omówić 13 rozdział dzisiaj. Szczególnie o prorokach. Ale to może w drugiej części, bo tu już 13 dochodzi. Czy jakieś pytania? Może pytania z online? Na czacie jest funkcja czatu. Można pisać. To już też omawialiśmy o tych niewolnikach. To w naszym pojęciu ten niewolnik to jest taki czarnoskóry Afrykanin, bez żadnych praw i innych rzeczy. To nie tak. Tutaj mamy to dokładnie opisane. Tu ta niewola, tak jak już wcześniej kiedyś mówiłem, że wiązała się z zaciągnięciem długu. Niewola to jest takie przymusowe odpracowanie. U wierzyciela, gdy on chciał po prostu tak w taką sytuację wejść, masz go traktować jako najemnika, to czytaliśmy. No i ta odprawa, tak, że masz mu dać odprawę godną, żeby mógł mieć ten start, tak. To Izrael w swoich, Izrael jako potomkowie Izraela w późniejszych czasach nadużywali tego bezprawnie, niewolili ludzi, ale to jest jeszcze inna historia. Tak, ta hojność, tak, bo to warto też zwrócić na to uwagę. Ta hojność dla kogo jest? Dla Kananity? Dla Moabity? Oczywiście jak spotka człowiek Moabitę w potrzebie, w takiej, tak jak to przypowieść o Samarytaninie, to mu pomaga. Ale ratując jego zdrowie czy życie. Ale tu wspomaganie jest zawężone do ubogich w twoim kraju. Oczywiście jak obcy przybysz, który przybył i chciał zachowywać wszystkie prawa, był traktowany jako swój, ale też był w pewnym sensie obcym przybyszem zamieszkującym pośród tego ludu. Też należał tego ludu i jeżeli jakoś mu się coś działo i przyszedł, poprosił, bo to też ważna rzecz, że przychodzi taka osoba i prosi. Bo tu nie mamy w ogóle mowy o chodzeniu i szukaniu ubogich. Nigdzie w Torze, nigdzie do czasów Jehoszuły też nie znajdziecie, że Jehoszuła chodził i szukał ubogich. Bo tam było dużo ubogich, chorych i żebrzących. To jest pierwsza zasadnicza rzecz, że potrzebujący idzie i prosi, bo to jest ważny element też edukacyjny, bym tak to nazwał. Bo może być człowiek pyszny, ze swojej pychy upaść w ubóstwo i on
prostu on oczekuje teraz, że przyjdą wszyscy, będą się litować nad nim i go będą wspomagać. Nie. On ma przyjść i poprosić. Tutaj też powiedziano, że, bo te darowanie długów miało z rokiem szabatowym ziemi być umarzane. Jak to był bliski czas do tego umorzenia, to też tutaj Bóg mówi, żebyś się nie wzbraniał mu pożyczyć, bo wiesz, że już pożyczasz, że już dajesz, a nie pożyczasz. Tu Bóg też o tym wspomina, że w zasadzie to już jest darowanie, danie. Żeby się nie wzbraniać tego, żeby sobie tutaj pokrętnie nie myśleć o tym. Masz pomóc potrzebującemu współbratu. Tutaj jeszcze można warto ten 14 rozdział o tych nacięciach łysiny. To jest dużo różnych wykładów na ten temat. Nie będę tutaj wchodził w to. Tak samo ten mleko jego matki, koźlęcia w mleku jego matki. Natomiast chciałbym poruszyć, dlaczego wśród tych ptaków nieczystych jest nietoperz. Bo nie każdy może to wie, może myśli, że to jest jakaś pomyłka. To nie jest pomyłka. W dawnych czasach klasyfikowano zwierzęta inaczej niż my dzisiaj. Delfin był rybą. Nietoperz, że latał, to był zaliczany do ptaków. To tak w skrócie. Że tu nie ma pomyłki, bo to my dzisiaj nazywamy ssakiem latającym, czy delfin jako ssak pływający. Natomiast w dawnych czasach delfin był rybą, nietoperz był ptakiem. To tak, a jest różnica. Tu nie ma pomyłki akurat w tym miejscu. Tutaj też to, że jak ktoś miał daleko, żeby tą dla Boga nie tarmosić ze sobą, mógł to spieniężyć i na miejscu kupić. Natomiast tutaj się zastanawiałem, jak czytałem, jak współcześnie wygląda hodowanie bydła, owiec, kóz, gdzie tu jest mowa, gdzie to było, że nie będziesz pierworodnego brał do zaprzęgu. To jest 15 rozdział, 19 werset. Dla Jahwe, twojego Boga, wydzielisz każdego pierworodnego samca, który urodzi się wśród twojego bydła i trzody. Nie użyjesz do roboty pierworodnych cielców, ani nie będziesz strzygł pierworodnych baranów. Oczywiście one były przeznaczone dla Stwórcy, dlatego to wymóg jest, ale czy dzisiaj ma to zastosowanie? Może chodzi o to, żeby oddać do świątyni bez zabrania sobie, czy jakby wykorzystania siły do pracy? Nie, no one w innym miejscu jest powiedziane, wszystko pierworodne jest moje. No czyli właśnie, ta wełna należy do Boga, nie można jej sobie brać, czy do roboty. To jest główna myśl tutaj no w tym. O tym mówię, że to jest cel tego zapisu, tak? Tak, ale ja się zastanawiałem, jak to by dzisiaj wyglądało, tak? Czy po prostu no, pierworodny cielak, byk... No musiałby zginąć, bo go nie złożysz w ofierze. No nie. Więc było chyba wcześniej gdzieś taki był fragment, że albo go uśmiercisz, albo wykupisz, tak? No nie wiem, jeszcze tego nie rozumiem do końca, jak to by dzisiaj, bo jakby była świątynia taka fizyczna, no to wiadomo, jest to pierworodne. Natomiast chciałem jeszcze powrócić do tej myśli, co kiedyś mówiłem, bo wiele jest określeń, że w tej ziemi, którą wam daję, macie nie obsiewać, czy sobie to robić lub tamto, i wszyscy mówią, że to dotyczy tego,
tego obszaru kraju wyłącznie, na przykład szabat ziemi. Natomiast tutaj czytaliśmy w 12 rozdziale, jest to samo określenie, pada, oto prawa i nakazy, których macie wiernie przestrzegać w kraju, który Bóg waszych ojców, Jahwe, dał wam w posiadanie po wszystkie dni waszego życia tej ziemi. Czyli te wszystkie prawa mają dotyczyć kraju, czyli tego obszaru. Jeżeli weźmiemy, że prawa i nakazy, i teraz mamy, które to nakazy, drugi werset, macie doszczętnie zniszczyć wszystkie te miejsca, gdzie służyły swoim Bogom narody, którymi zawładniecie, na wysokich górach i na wzgórzach i pod wszystkim zielonym drzewem, powywracacie ich ołtarze, pokruszycie ich maseby, spalicie w ogniu ich aszery, a rzeźbione wyobrażenie ich bóstw porąbiecie. No to logicznie rzecz ujmując, że te rzeczy mogą robić poza tym obszarem. Dlatego zwrot wiernie przestrzegać w kraju, którym wam daję, jest uwypukleniem tylko, że to nie z własnej oni przedsięwzięciości, siły militarnej, jakimś zabiegom i tak dalej, umiejętnościom ten kraj posiadają, tylko że Bóg cały czas uwypukla, że to On im to daje. On im tam wprowadza. Pomyślmy sobie na ten temat, że to Bóg nam daje. Bóg każdego człowieka gdzieś umieszcza. Można powiedzieć, daje mu tą przestrzeń, w której przebywa. W funkcji, popatrzmy. Nie w nazewnictwie, nie w słowach, które można wykrzywiać też. Bo podobną myśl mamy, też o tym mówiłem, to tłumaczenie jest po prostu tragiczne. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, gdzie Jakub mówi, 20 werset, czyli Dzieje Apostolskie 15:20, należy jednak napisać im, aby powstrzymywali się od ofiar nieczystych składanych Bogom. To jest przekład poznański. Ja zawsze się śmieję z tego zwrotu ofiar nieczystych składanych Bogom, żeby powstrzymywali się, czyli jak będą te ofiary czyste, to mogą składać Bogom. Rozumiecie, o co mi chodzi? Odwracamy tłumaczenie i wychodzi nonsens, że to nie jest myślą tego, żeby powstrzymywać się od ofiar nieczystych składanych Bogom. Czyli że ze świni nie może, ale z koziołka może. Już Baalowi trzeba szerze złożyć. No nie. To jasno tutaj z całego postępowania Boga z narodami i z innymi w innych miejscach pokazane jest, że nie. Ofiary nieczyste są nieczyste, bo są składane Bogom. One same w sobie są nieczyste. Jak to powiedziane w innym miejscu, demonom. No dobrze, coś jeszcze? Bo ja będę się chciał skupić na tym 13 rozdziale. Cały rozdział mówi na temat proroków. Ale to, tak jak mówię, może w drugiej części. Powrócę jeszcze raz do tej myśli. Tutaj parsza się zaczyna, oto przedstawiam wam dziś błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo wiąże się z życiem, z przedłużeniem życia. Bóg zapewnia ciągłość tego życia, potomstwo, pokarm i różne zdrowie, spokój w obrębie mieszkania i tak dalej. To się wiąże z tymi rzeczami, bo to mamy zdefiniowane później w 28 rozdziale powtórzonego prawa dokładnie, co to jest błogosławieństwo. I wiedzmy o tym, że to jest błogosławieństwo, to jest szczególna ochrona, opieka, nie w tym błogosławieństwie Bożym nie rządzi czas i przypadek. Nie rządzi. Jakby to chcieli takie ugrupowanie mówi, że czas i przypadek wszystkim rządzi. Nie. To znajdujemy, jak się dobrze wczytamy, co znaczy błogosławieństwo. Końcówka powtórzonego prawa, chyba od 28 rozdziału to się zaczyna.
to dokładnie jest pokazane, że błogosławieństwo jest ochroną. Wchodzimy, Bóg ochrania. Czyli czas i przypadek tutaj nie mają nic wspólnego. Ten czas i przypadek jest, oczywiście. Ale pod błogosławieństwem nie ma. Natomiast mamy to przeciwieństwo, przekleństwo. Przekleństwo to nie są wulgaryzmy, jak to dzisiaj się mówi. Przekleństwo to jest wszystko, co doprowadza do śmierci. Przekleństwem jest śmierć. Wyginięcie, zatracenie imienia, wyniszczenie, wytarcie. To jest przekleństwo. Wszystko, co prowadzi do takich rzeczy. 18 werset. Czekaj, bo mam jakieś pytanie na forum. Piąta Mojżeszowa 14:1. Wstępowanie w przypadku żałoby. Nazireat. Czy kobieta na czas ślubowania może strzyc głowę? Czy ślub nazireatu, tak rozumiem. Czy kobieta po ślubie nazireatu, bo to strzyżenie jest po ślubie nazireatu, gdy się kończy ślub nazireatu, tam ślub nazireatu mówi, że masz ostrzyc wszelkie owłosienie. Tam nie ma rozróżnienia, czy kobieta, czy mężczyzna. Natomiast czy przy żałobie, no jak jest w ślubie nazireatu, to przy żałobie nic nie robi, w ogóle nie uczestniczy, tak? Tam jest ten wymóg. Żeby nie dotykać. Nie dotykać, nie przebywać w miejscu zmarłego, bo znaczy no może tak, tylko ten ślub nazireatu jakby biegnie od nowa. To nie to, że nie może. No może tak, a tylko że ten przerywa to, ta nieczystość, bym tak powiedział, ten ślub nazireatu i on biegnie od nowa. Natomiast czy strzyc włosy... No ale tu właśnie nie mieli strzyc, nie mieli postępować tak, jak te okoliczne ludy, czy nie mieli się kaleczyć i nie mieli... Po umarłym, zwyczaje tak. Jakieś w wierzeniach umarłych, czy tam pogrzebowych, tak? Dzisiaj współcześnie są różne te zwyczaje pogrzebowe. Niektóre się zatracają, niektóre nie. W niektórych rejonach świata jest na przykład, że jak osoba umarła, no to leży tam w trumnie przykładowo, czy na łóżku ileś czasu, że rodzina cała się zjeżdża i jakby żegna ich, tego zmarłego. W Polsce może jakiś czas temu było, teraz chyba już takiego zwyczaju nie ma. Po prostu się zgłasza się i zwłoki są w zasadzie natychmiastowo, jak przyjadą odpowiednie służby, zabierają do tak zwanej lodówki. Ale czy kobieta może strzyć sobie głowę? No nie, no nazir, to jest nazirat, bo to nie w ślubie naziratu, to jak się kończy nazirat, kobieta owłosienie, tak? Pozbywa się, czyli strzyże głowę, ale nie w jakąś fryzurę, tylko do skóry. Tam jakby jest to w tym ślubie naziratu bardzo dokładnie opisane. Mężczyzna, jak i kobieta. Natomiast no, nie może przerywać tego naziratu, czyli sobie szczyc głowy. Tak to rozumiem. Jak przyszedł. Tak to rozumiem to pytanie. Matki Samsona, to powiedział jej, że ma nie pić wina, tak? Nie spożywać winogron. Przy tym wszystkim ostrzeżeniu akurat nie wspominał. Mówi rzeczy jakieś były, trzeba było sobie to. No ale to ślub naziratu mówi o tym, żeby nie spożywać nic, no co tak, jest z winy, winorośli i miodu, tak? Anioł wtedy powiedział o dwóch rzeczach. Nie było
wspomniane, że o strzyżeniu. Mhm. Mówię tylko o tamtym przypadku. Tutaj ta myśl, 14 rozdział, pierwszy werset. Wy jesteście dziećmi Jahwe. Tu też warto zwrócić uwagę na ten zwrot dziećmi Jahwe. Warto o tym pamiętać. Jehoszua, mówiąc, że jest Synem Bożym, nic nowego nie mówi. Mógł takiego określenia używać. To, że za jego czasów ci faryzeusze, wszyscy nauczyciele bardzo się bali różnych określeń, to jest ich sprawa. Natomiast Bóg zawsze mówi o swoim ludzie w Egipcie, że jest pierworodnym. Izrael jako dzieci, potomkowie Izraela, że są pierworodni jako narodowość, jako całość, jako narodowość, to jest złe określenie, jako cała populacja ludzi są pierworodnym. I tutaj mamy, wy jesteście dziećmi Jahwe, waszego Boga. Nic nie ma niestosownego w tym, co Jehoszua mówi o sobie. Mógł powiedzieć, że jest synem, bo jeżeli stosował prawo dokładnie, gdzie później mówi o innych, gdzie jeżeli będziecie zachować moje słowa, będziecie dziećmi Najwyższego. W wielu miejscach jest to określenie pada. Synami, córkami, tak? I też jest powiedziane w Mateusza. To są moi bracia, to są moi synowie, siostry. Z naśladowania. Syn Boży, syn, można powiedzieć, że Adam w Edenie przed grzechem był synem Bożym. Synem ludzkim też można powiedzieć. Bezgrzeszny. W tym stanie można tak to powiedzieć, określić. To nie ma nic nadzwyczajnego w tym zwrocie. To nie znaczy ten zwrot, że Izrael, tak jak tutaj wy jesteście dziećmi Jahwe, że jest, miał preegzystencję i został ta, albo jakaś wcielenia, że zostały zrobione. I oni są teraz specjalnym takim homomobisem jakimś, nie wiem, brakuje mi słowa, taką hybrydą, o, hybrydą jakąś, że tu są, ten naród to są ludzie wcieloni, bo oni są dziećmi, bo mamy tu określenie, że oni są dziećmi albo że są pierworodnym. Jakaś hybryda, wcielona część Boga. No w pewnym sensie tak, bo jak naśladują Boga, to oni są częścią Boga. Są jednością z Nim. To te określenia to oznaczają. O funkcję chodzi, a nie o samo nazewnictwo. Warto wspomnieć, że znowu wskoczę do Edenu. Pierwszy człowiek, Adam, miał specjalne zadanie. Warto się nad tym też zastanowić. Specjalne zadanie. Nazewnictwo. Ale nazewnictwo jakie? On sobie po prostu wymyślał coś tak od hołk, że żyrafa to żyrafa. On je obserwował, jak się domyślamy, i nadawał im nazwę funkcji. No, wszystkie nazwy, imiona są przymiotnikowe. To znajdujemy to w tych ludach Indian Ameryki. Tak? Do dziś dzień mamy, że te imiona to coś znaczą. I te w hebrajskim imiona też coś znaczyły. Były przymiotnikowe. Funkcje określały jakąś znaczenie przymiotu, działania czy sposobu bycia, nie wiem, no, charakteru, tak byśmy też mogli określić. Dlatego wy jesteście dziećmi Jahwe, nie zamykajmy się do Jeszuły, że on mówi, że jest Synem Bożym. Że Synem to już, Bóg go zrodził, urodził go, miał swoje łono i go urodził. No. To o tatuażach to było gdzieś indziej, też nacięć, bo też, no tak można, niektórzy tłumaczą te nacięcia na skórze,
robią, były, gdzieś są opracowania, że były takie zwyczaje, że tatuowano skórę po zmarłym jako taki obrządek. To też można tak to rozumieć, że tatuaże jakby są częścią tego obrządku, który no dzisiaj to się zrobiła wręcz sztuka, już mówią. Gdzieś miałem taki, nie wiem, czy znajdę na szybko, tatuaż na twarzy. Pamiętasz to zdjęcie takiej kobiety? No nie znajdę tak na szybko. Także no, dzisiaj to nazywają sztuką. No, dzisiaj się wiele rzeczy, które w dawnych czasach były nie sprzeczne z tym, co Bóg mówi, dzisiaj się określa jako jakaś sztuka, jako przyjemność, rozrywka, miłe, przyjemne i tak dalej. To można brać w kontekście, no każdy ma swoją wolę i robi co chce, ale to jest tak samo jak z kosmetyką. Gdzie się kończy jakby dbanie o swoje ciało pod kątem no, zdrowotnym, higienicznym i tak dalej, a gdzie się zaczyna zmiana tego, co stworzył Bóg. Tak samo jest z tatuażem, gdzie jest na tyle ingerencja w to, co stworzył Bóg, że no, zmieniamy i poprawiamy, tak? To jest szeroki temat i ten temat się wiąże też chociażby z decyzjami odnośnie transplantacji, takie, no ja bym to zaliczała w ogóle pod zabiegi medyczne. I to jest w ogóle no, bardzo szeroki temat na oddzielne omówienie. To tak po łebkach się nie da tego jakby wyjaśnić. Natomiast no, ja osobiście to rozpatruję w kontekście ingerencji w dar od Boga, tak? Dostaliśmy ciało jakieś. No to, tak, mamy tu przykład tych zwierząt, tak? Te, które były pierwotne dla Stwórcy, Jego to były, nie masz nic z nimi dotykać, tak? Nic z nimi robić. Ale to jest taka zasada. Ale to zasada pewna, tak? Ołtarz miał być, jak nie było jeszcze mieszkan, miał być z nieociosanych kamieni, nie ruszanych ręką ludzką. Natomiast no to jest w ogóle kwestia taka do rozważenia, trudna dosyć, bo jesteśmy tak otoczeni z każdej strony w cywilizacji naszej zmianami nad tym, co Bóg stworzył, zaplanował i dał, że tego nie widzimy jako ingerencję w Jego stworzenie, a jakby jest to tłoczona myśl, chociażby z reklam, jesteś tego warta, czyli możesz sobie robić co chcesz ze swoim ciałem. Wolność jest tak daleko posunięta, że nie musisz patrzeć na odgórne prawa. Taka złuda wolności tak naprawdę. Złuda wolności, ta, która tak naprawdę zagarnia człowieka w kozi róg i stwarza kolejne, dużo większe problemy. No szeroki temat, już można było dalej. Tak, natomiast warto tutaj się zwrócić, bo to, że tatuaże to jest niewskazane, ale są ludzie, którzy mają już tatuaże i wchodzą do ciała mesjaszowego i co teraz? Bo ja się spotkałem z takim problemem i usuwanie tatuaży też polega na nakłuwaniu skóry, w pewnym sensie nacinaniu. I spotkałem się z taką interpretacją, że no teraz nie usunę tych tatuaży, bo musiałbym nacinać skórę. Biorąc pod uwagę te myśli, tak, tutaj po umarłym. Natomiast to nie jest ta sytuacja. Jako że tatuaż współcześnie mógł powstać z przyczyn głupoty lub mody, to jest jedno, ale to nie znaczy, że nie można go usunąć. Bo tutaj jest jasno powiedziane po umarłym, czyli w kontekście jest tutaj nacinanie, czyli robienie tatuaży
w kontekście umarłych, tak? To też można by, teraz sobie tak zastanawiam, jak to mówię, że no to można by powiedzieć, no ale jak ja nie robię tatuaży po umarłym, to mogę robić. Ale to co ty mówiłaś, tak? Że tatuaż sam w sobie, można sobie przypomnieć 100 lat wcześniej, jak się ludzie zapatrywali na tatuaż. Z kim się tatuaż wtedy kojarzył? I to, co to mówiłaś, że to jest ingerencja w to, co Bóg stworzył. Ingerencja taka w zasadzie niepotrzebna, bo to jest to nie ma przywrócić komuś zdrowia czy życia, ta czynność, tylko to też bym to zaliczył do kategorii egoistycznych, w sensie człowiek sobie robi sam dla swego ja. Z jakichś pobudek, z płytszych czy głębszych, nieważne tutaj już jest. To jest dla własnego ja tak naprawdę. Ale ja nie widzę, że jak ktoś chce się pozbyć tatuażu, że to nie ma nic wspólnego z jakąś funkcją po umarłym w tym momencie. Jak ktoś się, będąc już w pieszule, wie, że chce usunąć, no też musi wiedzieć, tak, że to jest jeszcze chyba z tego, co mówią specjaliści, jeszcze bardziej bolesny niż sam tatuaż. Ale to niech sam każdy decyduje. Ja tutaj nie widzę sprzeczności. Jakby usunięcie samego tatuażu z tym, co Tora mówi. Każdy ma swoje odczucia i sam zadecyduje. Bo mówię, tak, są osoby, które mają ten tatuaż z dawnych lat i ja spotkałem się z takim tłumaczeniem, że on teraz go nie usunie, bo Bóg zabronił nacięć robić na skórze. No ale nacięć w kontekście jakiegoś zwyczaju, jakiejś ceremonii oddawania, bo też tatuaże też miały chronić, różne symbole miały chronić żywych przed światem umarłych i to też te znaki różne miały jakieś swoje wymowne znaczenie. Natomiast jeżeli jakiś tatuaż jest naprawdę jakiś, można powiedzieć nieprzyzwoity, bo są takie, no to ja bym się skłaniał do tego, żeby go usunąć. Ja nie mówię tam o jakimś kwiatku, motylku czy coś, ale jakieś napisy chińskie, menu chińskie ktoś sobie wytatuował, bo tak też słyszałem, że ludzie nie znając języka sobie tatuowali. No to jest, ja bym był za tym. Okej, zróbmy przerwę. Jest 13:30 do 14:30. Godzinkę sobie zróbmy przerwę. Po przerwie zajmiemy się tym 15 rozdziałem. Chciałbym tutaj jakby uwypuklić to, co współcześnie się dzieje, jakie to ma zastosowanie, ten 15 rozdział, 13 rozdział, przepraszam, 13 rozdział w dzisiejszych czasach, bardzo wymowny, gdzie to jest cały czas powtarzane wręcz do znudzenia przez Stwórcę. Może jeszcze tylko dodam odnośnie tych nacięć. Generalnie funkcja była zabronienie nacięć miało na celu jakby kolejny sposób zachować świętość ludu Bożego, czyli nie mieli się też zachowywać tak jak okoliczne ludy, czyli oddzielić się od zwyczajów tamtej ludności, którą przypędzali w ogóle z miejsca. No i zobaczcie, dzisiaj mamy podobną sytuację. No, my jako lud Boży też generalnie nie powinniśmy brać ślepo, przyjmować tych zwyczajów, które system nakłada na ludzi, na sąsiadów naszych, w których żyjemy. I tak jak oni mieli się od tych zwyczajów odciąć, od bogów tamtych odciąć i w czystości służyć Bogu i w czystości żyć, bo
te zwyczaje, zobaczcie, to po prostu no, trzeba zobaczyć całościowo. To jest takie wskazówka dla tamtego ludu w tamtych czasach, co ma zrobić, żeby mieć zdrową psychikę, zdrowe ciało, żeby mieć jedność z Bogiem, które dawało błogosławieństwo. To było po prostu wszystko to, co Bóg im da, było najlepsze. My dzisiaj, no, my osobiście szukamy jakby powinowactwa, pokrewieństwa, nie wiem, tego sposobu, jak się znaleźć dzisiaj tutaj w tym świecie, w którym żyjemy, na wzór tych wskazówek, które oni dostali wtedy. No więc, jeżeli dzisiaj ludzie sobie tatuują dla zabawy, wszczepiają sobie w skórę choroby, wszczepiają sobie w skórę toksyny i wyglądają strasznie najczęściej po tych tatuażach, bo to naprawdę rzadko komu rzeczywiście dodaje urody. Może urody na chwilę obecną i 10 lat naprzód może tak, ale każdy mówi, to sobie wyobraź ten tatuaż, jakbyś miał wiszącą skórę. No ale nawet techniczne wykonanie, tak jak latem to bardziej jest widoczne, no to rzadko, który tak estetycznie jest po prostu fajny. To no, dla mnie dzisiaj w ogóle tatuaż to jest... No nie, bo mi wszystko w środku krzyczy, że nie, bo ja nie łykam tego, co ten świat nam serwuje. Tak. Ale też jest inna dziedzina, podobna do tatuaża, ale przeczytam najpierw kapłańską 18 rozdział, bo to jest dobry fragment, który też często cytuję. Kapłańską, otwórzmy sobie w różnych przekładach, ale tam jest ta myśl podobna we wszystkich przekładach polskich. 18 rozdział kapłańska, czyli trzecia Mojżeszowa, 4 wersety pierwsze, może nawet 5 jeszcze, bo tutaj jest sedno też tego wszystkiego, znaczy sedno, życie, błogosławieństwo jest w ostatnim wersecie, tym 5. Czytamy tak, Jahwe tak przemówi do Mojżesza, czyli mamy tutaj słowa najwyższego. Oznajmij to synom Izraela, jam jest Jahwe, Bóg wasz. Czyli można powiedzieć, że to jest Słowo Boże prawdziwe. Nie tam jakieś listy Pawła, przepraszam, tylko tu jest słowo, które wychodzi z ducha, prawo duchowe, bo też trzeba o tym wiedzieć. Bóg jest duchem i wszystko, co on mówi, staje się prawem duchowym, gdzie później w Nowym Przymierzu mamy prawo duchowe i prawo ciała. Ludzie tego nie rozumieją, tego określenia. Mówią, że prawo duchowe to jest miłość, a prawo ciała to jest zachowywanie szabatu. Nie. Oczywiście jest tutaj część prawdy, bo miłość jest, bo Bóg jest miłością i wychodzi od ducha, od Boga, który jest duchem, ale wszystko, co Bóg mówi, jest prawem duchowym. Jeżeli Bóg mówi, że teraz jest szabat, to też ten szabat jest prawem duchowym. To nie jest prawo ciała. Prawo ciała to jest to, co człowiek sobie ustanawia, zwyczaj jakiś, to, co on sobie wymyśli, ustanowi, wdraża, jeszcze innych skłania do tego i tak dalej. Jakieś idee wymyśla i tak dalej. Oczywiście grzech też jest w tym zakresie prawa ciała. Oznajmij to synom Izraela, jam jest Jahwe Bóg wasz. Nie postępujcie tak, jak to jest w zwyczaju w Egipcie. To odnosiłem ten zwyczaj w stosunku do takiego zwyczaju, jaki są urodziny, gdzie to był zwyczaj w Egipcie. Król, faraon, miał ten z okazji swoich urodzin. To był zwyczaj w Egipcie, gdzie zamieszkiwaliście powinno być, lub w ziemi Kanaan, zobaczmy, czyli stąd co wychodzicie, macie tych zwyczajów sobie nie brać, czyli tu mówimy o tatuażach, ale powiedzmy jeszcze o piercingu, gdzie się też przecina skórę. Gdzie zamieszkiwaliście, lub w ziemi Kanaan, do której was wiodę. Czyli tam było te zwyczaje, tatuaże, piercingi, tak dzisiaj byśmy powiedzieli, i do Kanaan, gdzie was wiodę, też są takie zwyczaje tatuażowanie się i piercingowanie swojego ciała. Nie postępujcie więc tak,
Tłumacz dał w poznańskim wykrzyknik: nie postępujcie więc tak. Nie stosujcie się do ich obyczajów. Bo masz być ludem świętym, szczególnym, wybranym. Też twoja skóra nam to mówi. No właśnie czytam to. Macie się trzymać moich nakazów, macie zachowywać moje prawa i postępować według nich, bo ja jest Jahwe, wasz Bóg. Dlaczego? Zachowujcie więc moje prawa i nakazy, bo człowiek, tu jest sedno tego wszystkiego, bo człowiek, który będzie postępował według nich, czyli nie według tych zwyczajów, bo one mogą być miłe, fajne, to mamy mody, tak? Różne. Na podarte spodnie. One teraz są najmodniejsze, bo są podarte. Kiedyś to była oznaka skrajnego ubóstwa. A dzisiaj się zły śmieje z ludzi, którzy się temu poddają. Na ubaw. Bo człowiek, który będzie postępował według nich, znajdzie w nich życie. Jam jest Jahwe. Bóg daje swojego ducha, czyli pouczenia, myśli, prawa, to można tak nazwać, tak? Wskazówki, bo w nich jest życie. I to się wiąże. To może na pierwszy rzut oka może nie mieć większego znaczenia tatuaż, ale może poczytajcie sobie o powikłaniach po tatuażach. Poczytajcie sobie o powikłaniach, o piercingach. Poczytajcie sobie o powikłaniach, o poprawie jakiejś, nie wiem, kobiety tu szczególnie, usta, policzki, czoło, piersi i tak dalej. Było nie tak dawno głośno, że 18-letnia dziewczyna zmarła, bo sobie chciała coś tam polepszyć. To są zwyczaje tego świata. I to nie jest to, Bóg tam mówi w tamtym czasie, ale zobaczmy, przerzućmy się do Rzymian 12:2. W zasadzie od pierwszego można tutaj też już przeczytać. Nawołuję was, bracia, przez miłosierdzie Boże. Paweł błaga, bo wie, co w tym świecie jest. Abyście oddali się Bogu na ofiarę żywą, świętą i przyjemną. Też mówi o oddaniach, o tutaj nawiasem mówiąc o tym mieszkan, które funkcjonuje w sferze duchowej. Że teraz mieszkan jest w ludziach, ludzie ofiarę żywą, świętą i przyjemną Bogu składają. Będzie to wasza duchowa służba. Nie ulegajcie też obyczajom tego świata, lecz przemieniajcie się, czyli nawróćcie się. Ktoś, kto mówi, że się nawróci, a w tle choinka stoi, to on się nawrócił? On może zaczął iść dopiero. Lecz przemieniajcie się, odnawiając waszego ducha. Zobaczcie, przemienienie, odnawiając się waszego ducha, czyli to, co widzimy dookoła nas, nie ma nami rządzić. Czyli te obyczaje tego świata, różne zachowania, tak jak wielokrotnie powtarzam, warto sobie poczytać. Imieniny, urodziny, dzień babci, dziecka, 1 maja, 5 maja, majówka tak zwana i inne tego dni zmarłych, dzień zakochanych, Sylwester, tłusty czwartek i tam inne, poczytać sobie. Znajdziecie informacje. Mało tego, swego czasu, jak jeszcze telewizja u nas chodziła, to w zasadzie w każdych wiadomościach z tych dni mówiono, skąd to się pochodzi. Dobrze, wracając do tekstu. Odnawiając waszego ducha, czyli mamy odnowić swojego ducha, bo wychodzimy, tak, tu czasy Mesjasza, wychodzimy z tego Babilonu, z tej niewoli, z Egiptu, jak zwiemy, to jest przenośnia, alegoria, figura, abyśmy umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, tak? Czyli obyczaje tego świata niekoniecznie muszą być wolą Bożą. W ogóle praktycznie nie są. Mogą być miłe, przyjemne, fajne, towarzyskie,
I różne tutaj możemy określenia dać, ale generalnie z założenia nie są wolą Bożą. Co jest dobre, miłe Bogu i doskonałe. Perfekt. To są obyczaje tego świata. Jak poczytamy sobie o tych obyczajach tego świata, to gdzieś w nich znajdziemy jakieś elementy bałwochwalcze, źródła bałwochwalcze, źródła oddawania czci zmarłym, oddawania czci komukolwiek. Bo już oddawanie czci to jest bałwochwalstwo już. To jest, zaczyna się. Albo sobie. No. Człowiek może być sam dla siebie Bogiem też. Różne są obyczaje tego świata. Dlatego Tora jest tą podstawą tego, abyśmy zaczęli rozumieć to, co chociażby Paweł pisze. Nie zgadzam się z tym, że paulinizm powstał, oczywiście on powstał, bo poprzekręcano różne słowa Pawła, natomiast Paweł dokładnie wie, o czym mówi. Dokładnie wie w wielu miejscach, o czym mówi. I ja to znajduję u Pawła i nie zgadzam się z tym, bo też kiedyś wpadłem w ten nurt, że Paweł to B i on wszystko przekręca. Natomiast zacząłem czytać Torę dokładniej, powtarzać w cyklach rocznych, zacząłem dostrzegać, że po prostu no, pisarze, tłumacze Pawła po prostu zrobili takiego, jakiego chcieli. Dobrze, zróbmy przerwę. Do 14.30. Tak, napisz na czacie do 14, żeby wszyscy widzieli. I no, ja też mówię, wystrzegaj, no, wiara Bogu w Jehoszule, w duchu nie jest to taka, jak się to propaguje, wszędobylska miłość. Jest stanowcza, a w wielu przypadkach jest drastyczna. Nie jest taka liberalna, jak to dzisiaj próbuje się zmiękczyć różnymi określeniami, różnymi znaczeniami, bo ja zawsze mówię, jeżeli mówisz o Jeszule, o jakichś jego zwrotach, które padają, zobacz, w jakim miejscu to pada sformułowanie do kogo i od kogo. Kto jest tą osobą, która mówi, kto jest ta osoba, która to słyszy i w jakich realiach to pada, bo tam są konkretne rzeczy. W Polsce mówimy o realiach polskich i są pewne zwroty, że tylko w Polsce się używa i ktoś inny nie zrozumie. Tak samo my nie rozumiemy pewnych, słowne są różne zawiłości takie językowe, że tylko w danym miejscu, w danym gronie nawet ludzi tylko zrozumieją, o co chodzi. Inni, interpretując to, będą błądzić. Dobrze, zróbmy przerwę do 14.30. Zapraszam ponownie. Jak program jest cały czas uruchomiony, my tylko się wyłączymy mikrofon i będziemy cały czas online. Jak kreśla tam internet limitowany, to może się rozłączyć, połączymy się później z powrotem. Do usłyszenia, do zobaczenia.